kalendarz Wirako. Mam nadzieję w przyszłości Marka. Nie wiem, czy już. Wierzę w to, że tak, że dla wszystkich Państwa jest to, tak jak i dla nas, wielkie wydarzenie. Wielkie wydarzenie, bo kalendarz od samego początku jest dla nas misją, która łączy właśnie te dwie idee. Z jednej strony pomoc charytatywną, z drugiej strony promowanie, propagowanie kultury i sztuki. Dla nas jest to bardzo ważne, ale myślę, że właśnie te dwie rzeczy, połączenie tych dwóch misji sprawia, że każdego roku przybywa nam kolejne, dużo większe grono przyjaciół i ambasadorów. Dlatego wszystkim Państwu bardzo serdecznie dziękuję, że jesteście dzisiaj tutaj z nami i gościcie, bawicie się z nami dzisiejszego wieczoru. Bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. Kalendarz Wirako dla nas zawsze chcieliśmy, żeby przewijała się w nim łódź, którą się otaczamy. Ale w tym roku, ponieważ on się zmienia, w sposób niesamowity, staje się coraz piękniejsza. Możemy to widzieć. Możemy podziwiać piękne wille Gromana, fabryki, ulicę Piotrkowską, EC1, dworzec Łódź Fabryczna, ponieważ Łódź się zmienia. Chcieliśmy to wykorzystać. Zaprosiliśmy do projektu Izabelę Urbaniak, której fotografię od wielu, wielu lat podziwiam i bardzo się cieszę jej za przyjęcie do tego naszego grona przyjaciół. Dziękuję. Ale to, co zostało tutaj powiedziane, to jest chyba jedyny, czy jak do tej pory pierwszy kalendarz, który od początku do końca jest stworzony w 100% przez Łodzian. Na czele z Izabelą Urbaniak, na czele z Jackiem Grudniem, który cały projekt od strony artystycznej prowadził, ale również na czele z naszymi pięknymi, wspaniałymi, wyjątkowymi kobietami, które poszczególne karty kalendarza zdobyły. Łączy nas Was, łączy przede wszystkim Łódź, choć jesteście z tak różnych światów zawodowych. Bo przecież z jednej strony mamy przedstawicielki teatru, nieważne czy teatru nowego, czy powszechnego. Mamy przedstawicielki opery, mamy przedstawicielkę i twórczynię letniej sceny Monopolis. Mamy przedstawicieli architektury. Te światy, każdy z nich inny, ale dla nas wszystkich w sercu to, co mamy nadzieję, to piękno, które wyszło na tych fotografiach, to Łódź, którą naprawdę chcieliśmy w tym roku wyjątkowo pokazać. Kochani, szanowni Państwo, pamiętajcie, proszę, każda kolejna edycja kalendarza kończy się w którymś momencie. Za każdą kolejną edycją kalendarza oczywiście stoją wspaniali, wielcy artyści. Ale tak naprawdę za tym wszystkim stoi mały człowiek. Ten, dla którego za każdym razem, również w dniu dzisiejszym, zbieramy środki finansowe. Podopieczni Fundacji Wirako Szczęśliwe Podwórko. Proszę, bądźcie dzisiaj hojni i łaskawi. Ja ze swojej strony bardzo serdecznie dziękuję i życzę wszystkim Państwu wyjątkowych wrażeń.